w poprzednim odcinku. Racja. Sprawdzę inne. Julia! Saluty, mon ami. Czekałem na ciebie. Proszę. Wezmę te ciężkie rzeczy. A ty? Ty weź miotłę. Witam was serdecznie w ostatnim odcinku na ścieżce Yuuyiego. Pewnie będzie ostatni. To będzie ostatni. Mamy 1 stycznia i cóż... Zaczynamy... Szczęśliwego Nowego Roku! W tej serii to już 4. raz? 4. Tak. Pciu! Robię fajerwerki. Aha, ale mamy ranek już. Przez cały dzień puszczają. Okej, tutaj jest zachwycenie się słońcem w stylu Dark Souls. Crazy Summer. Dzisiaj mamy 1 dzień Nowego Roku. I nadal żyjemy. I nadal żyjemy, tak. Wbrew temu, co nam, czym nam groził Julia. Znaczy nie, że od niego, tylko przybywając z nim nam grozi... Słońce jest ciepłe, jest zimno i w ogóle idziemy odwiedzić. Świątynia. Świątynia. Jest tu dużo ptaków. Fajnie jest chyba mieć zimowe piórka. Może kiedyś jakiś pożyczę od jakiegoś ptaszka. Kupię amulet i wrócę do domu. Odgrywamy to w ogóle, bo to już było. Nie wiem, czy nie będzie tutaj trochę innej sceny potem, więc można tak na szybko... Orgazm! Nie. Orgazm! Szczęśliwego Nowego Jorku! Dużo szczęścia i zdrowia i w ogóle tak. Co tu robisz, Jota? Pracuję! O! Dobrze wyglądasz w swoim stroju. Przyszłaś, żeby kupić amulet, prawda? Prawda? Który chcesz? Wybierz sobie. Wezmę taki... Spełnienie w podbiciu? Podboju? Podboju. Będziemy podbijać? Spełnienie w podboju. Będziemy podbijać serce i jego. Już mamy je podbite. Wątpię. Nie? Myślę, że tak. Proszę bardzo. Dzięki, Riota. Jesteś tutaj cały dzień? Tak. O, okej. Chciałam cię zaprosić na lunch, ale... Smutny orgazm. Ale skoro już tu jesteś, czemu nie weźmiesz też sobie losu? Są tam. O, tam gdzie się patrzysz. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Pan Nanaki. Szczęśliwego Nowego Jorku. A, witaj po prostu, ty orgazmie. Szczęśliwego Nowego Jorku. Czy brał już pan los? Tak. I jest on kiepski. Ty też sobie coś weź. Może też będzie kiepski. Wezmę. Który wziąć? Ten. Jest inne. Jest inne. Trzeba zobaczyć, co to za ptak. Błogosławieństwo przepiórki. Wirginijskiej. Musiałam. Sprawdziliśmy gatunek. To, że dla ciebie masz lepszy niż mój. Sądzę, że to będzie dobry dla ciebie rok, pod warunkiem, że nie będą ci się ciągle korumpować sejfy popsuty. Szlak nie trafia po prostu z tymi sejfami. No tak, to musieliśmy jest. 4 razy już podczas nagrywania przejść ścieżkę jego. Tak. To jest fajnie. Tak. Dziękuję, proszę pana. Też mam nadzieję, że nie będą mi się korumpować sejwy. Na szczęście chyba ja. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli już czytować sejwy na tej ścieżce. Na tej ścieżce na pewno. No po prostu... Chwila, czy to nie... Julia? Szczęśliwych nowych salutów. Mon ami. To ty! Dla ciebie też szczęśliwych nowych salutów. Ach, spotkać cię pierwszego dnia Nowego Jorku. Cóż za dobry znak. Przyszedłeś sam? Nie do końca, nie. Szukałem kogoś, ale zgubiłem go. Wcale nie szukał szlub? Nie. Jesteś podejrzany jak zawsze, Julia. Ale znalazłem ciebie. Więc nie mogę powiedzieć, żeby tak... żeby to był nieudany pościg, mon ami. Podziękuję Bogom tej kapliczki za... za to spotkanie przeznaczenia. Adieu. Odszedł seksownie mi machając. Zgaduję, że się spieszył. Czarująco mi machając, może nie wiem. Zostajemy przy seksownie. Szczęśliwego Nowego Jorku wszyscy! Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawiliście, bo ja hibernowałem jak co roku. To za niespodzianka! Wciąż pan hibernuje. Tak, skończy wam się czas. Wszyscy umrzecie. Więc się cieszcie, póki możecie. W tym semestrze nie ma nic specjalnego, nie ma się czym martwić. Poza tym, że mogą nas zatkać, zastrzelić, rozczłonkować i tak dalej. Tak, tam odciąć głowę i wsadzić do słoika. Jej, palimy groszki, kupujemy ziarenka jak co roku. Dzień dobry, czy przyszłaś po ziarenka jak co roku? To nie był ten głos, ale walić. Tak. Coś chcesz, żebym kupił, w sensie żebyś ty kupiła. Co kupujemy? Gorzką czarną fasolkę. O. No, coś innego. No. Chociaż dla Rioty też było coś innego. Wezmę te! Dzięki ci, panienko, tutaj są twe ziarenka. Dzisiaj jest ten dzień. Tak, idziemy do jej. Chcę iść i dać Yuuyi fasolkę, ale nawet nie wiem, czy jest dzisiaj w szkole. Chyba będę musiała do niego zadzwonić. Saluty, mon ami. Odebrał! Odebrał! Halo? Jak się masz, Julia? Gdzie teraz jesteś? Wszystko u mnie w porządku, ale... nie mogę powiedzieć, gdzie jestem. Najlepsi faceci w końcu zawsze mają tajemnice albo 2000 tajemnic. Mimo wszystko. Czy do czegoś mnie potrzebujesz? Moglibyśmy się na trochę spotkać? Proszę. Proszę cię o to tylko ten jeden raz. Jedyna taka prośba w życiu. Innymi słowy. Do prawdy. Jedyna taka prośba, plus wiele innych w tym samym życiu. Cóż, to brzmi poważnie. Nie mogę powiedzieć nie, czyż nie? Właśnie powiedziałeś. Nie. 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 Spotkamy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Znaczy... w tym miejscu w parku, co zawsze, o 8:00. Okej. Julia, mam nadzieję, że nie czekałeś na mnie. Czas spędzony na oczekiwaniu na damę jest magicznym, niezastąpionym czasem. Ale słodzi. Mhm. Nie przejmuj się tym, mon ami. Niestety, nie mam dzisiaj dużo czasu. Wiesz, mój brak romantyzmu. Ale... Czy mógłbym wiedzieć, dlaczego chciałaś się dzisiaj ze mną spotkać? O, tak! Dzisiaj są wonęgroszki, więc chciałam ci to dać. Chciałaś dać mi groszki, mon ami? Tak. Ech, jak cudownie. Cieszę się, że ryzykowałem życiem, żeby tu przyjść. O Jezu! Warto było. Pomyślałam, że może twojej dojrzałej męskiej naturze spodobają się te. Gorzkie, czarne graszki. Dziękuję ci, mon ami. Uwielbiałem je zawsze, od dzieciństwa. Wspominałem ci o tym? Nie, ale moje instynkty łowcy-zbieracza nigdy mnie nie zawodzą. Albo internet. Albo internet. Rozumiem. Zastanawia mnie, czy w rzeczy samej jesteśmy powiązani przeznaczeniem. Jakież to romantyczne. To daje mi nadzieję i kofeinę, abym wytrzymał w tej najciemniejszej z nocy. Adieu, mon ami. I tak zniknął w mroku nocy. Nie jestem w stanie powiedzieć, żebym miała jakiekolwiek pojęcie na temat tego, co ma zamiar zrobić. Nigdy nie miałam, ale cieszę się, że spodobały mu się te fasolki. Semestr praktycznie się już skończył. Zostało parę krótkich tygodni i już nie będę drugorocznym. Widziała go przecież. No. Aaaa, kłamczucha. Nie widziałam jego od Nowego Roku. Najwyraźniej... Od Nowego Jorku. Nie widziałam jego od Nowego Jorku. Najwyraźniej nie przychodzi do szkoły przez cały semestr. Krążą plotki, że porzucił szkołę. Ale czy to jest prawdą? Czuję się jakby... W moim sercu otworzyła się dziura. Ach, chyba utopię moje smutki w salonie z grami. Bo tak. Bo tak. Chwila, czy to nie... Julia? Mon ami? O. Wyglądasz jakbyś... Całkiem dobrze się miała. Muszę coś zrobić, więc adieu. Tak jej unika i cały czas mówi do niej mon ami? Tak. Hej! Czekaj! Czy mogłabyś mnie tak mocno nie ściskać? Julia, czy twoje skrzydło jest zła? Czy twoje skrzydło jest brotem? Bro. 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 Ja, czy pijesz piwo ze swoim skrzydłem? Nie. Czy idziesz na piwo ze swoim skrzydłem? Nie. Nie. Nie? Nie. To nie. Uważaj! I to był strzał z pistoletu. Okej. Nie wiem, czy słyszałaś. Nie. A jak coś, to był efekt dźwiękowy strzału z pistoletu. Strzał z pistoletu? Mówiłem! Strzelają do damy? Co za nieznośne łajdaki z nich. Tędy, mon ami. Biegnij! Julia, co się dzieje? Proszę, wyjaśnij mi to. Kim ty jesteś? Dlaczego ludzie próbują cię zabić? Jesteś poszukiwany? Cóż, zgaduję, że... Nie mogę powiedzieć, że nie jesteś w to już zaangażowana, nie? Więc... Najwyższa pora, żebym ci wszystko wyjaśnił. Czy wiesz o... partii Jastrzębi i... partii Gołębi, mon ami? Aha, te polityczne frakcje? Tak. To były nazwy używane w polityce ludzkiej, a teraz mają inne znaczenie. Partia Gołębi wierzy, że powinniśmy żyć w pokoju z pozostałymi ludźmi. A partia Jastrzębi wierzy, że powinniśmy ich eksterminować, żeby było więcej miejsca dla ptaków. Święta Gołębiacja to aktualnie sekretny instytut eksperymentalny stworzony przez Jastrzębie. Co? Oczywiście to nie tak, że wszyscy dla nich pracują. Aktualnie pracuje tylko jeden agent Jastrzębi w szkole. Ja zostałem wysłany przez Gołębie, aby infiltrować szkołę i inwigilować ich eksperymenty. Czyli on jest starą dupą i zaleca się do licealistki. Nieładnie. Nieładnie. O. Więc jak powiedziałaś, jestem ściganym człowiekiem. Jestem dumny, mając taki tytuł. Jestem ekspertem w potajemnym odzyskiwaniu informacji. A te informacje są wielce wartościowe. Zgaduję, że już się domyśliłaś, dlaczego udawałem pomocnika w gabinecie doktora. Ponieważ agentem Jastrzębi jest... doktor Iwamine. Zgadza się. Iwamine to bez wątpliwości tylko alias. Jest jastrzębim naukowcem i zajmuje się produkcją antyludzkiej broni biologicznej, używając danych zdobywanych podczas fizycznych testów. To testy na ptakach robi? Bo my jesteśmy jedynym człowiekiem w szkole, z tego co wiem. Pamiętasz, jak wpadliśmy na siebie w sklepiku szkolnym? Tak. Myślę, że... Sprawdzałem, skąd pochodzą produkty tam sprzedawane. Dowiedziałem się, że DNA na piórach zgadzało się z próbkami pobranymi od zaginionych studentów. To samo zresztą dotyczy dużej części mięska w kafelce. To potworne! Ale skoro doktor miał eliminować ludzi, dlaczego nigdy mnie nie skrzywdził? To tylko moja interpretacja, ale nie sądzę, żeby on sam szczególnie przejmował się polityką. Myślę, że on ufa tylko i wyłącznie swojej własnej wiedzy i w swoją własną moc. aby rozwijać tę wiedzę. Coś jak... szalony naukowiec? Dokładnie. Zgaduję, że nigdy nawet nie przyszło mu na myśl, żeby namierzać ciebie, ponieważ dla niego pracowałaś. Sądzę, że był bardziej zainteresowany, obserwując twoje interakcje z innymi uczniami. Chciałem ujawnić to, jak jastrzębie mieszają się w tą szkołę. Ale mimo wszystko okazało się, że to dla mnie za dużo. A teraz cóż, nie mogę się pokazywać publicznie. Planuję opuścić tej nocy to miasto. A nie mogę jeszcze wyjechać. Nie wiem, czy mogę cię po prostu tutaj zostawić orgazmie. Julia. Mogłaś już zostać oznaczona jako jeden z moich wspólników. A jeśli to się stało, zostawienie cię tutaj samej byłoby niebezpieczne. Wyważycie, że w to wszystko zaangażowałem, Monami. To nie ty, to ja za tobą chodziłam. Nie musisz przepraszać. Taka miła z ciebie dziewczynka, dziękuję ci. Pozwolę ci zdecydować, czy chcesz udać się ze mną w świat pełen ciemności, czy raczej wolisz żyć normalne życie. Oczywiście, jeśli chcesz pozostać, przydzielę jakichś agentów, żeby cię chronili. Chcę iść z Jują. Chcę iść z tobą. Jesteś pewna? Możesz kłaść swoje życie na szali. Nie każ mi się powtarzać. Z jakiegoś powodu miałem nadzieję, że to powiesz. Od dawna nie byłem tak szczęśliwy. No cóż, nic nas tu nie trzyma. Chodźmy, Monami. I tak podążyłam za jej świat pełen ciemności. Kiedyś w przyszłości para szpiegów i ich niekończąca się bitwa o sprawiedliwość za kulisami społeczeństwa przejdzie do legend. Ale to inna historia. Jej, koniec ścieżki Yuuyiego. Jej, ścieżka Yuuyiego. Aktualnie wiem, kim jest Shu, albo ewentualnie nie. Znaczy, generalnie wyjaśnia nam trochę z tego, co się dzieje w szkole. I na świecie. I na świecie, tak. No. Szkoda tylko, że jest taka trochę w sumie... nieromantyczna. Nieromantyczna? Znaczy wydawało mi się, on był przez większą część ścieżki taki fajny, milusi i tak dalej, a potem jak zaczął mieć problemy, to tak zupełnie zeszło na inny tor. A nie chciał ci narażać. No wiem, ale... jak na razie, szczerze, Ryota był najbardziej... milusi, romantyczny. Bo nic złego się u niego nie działo. Też w sumie rację. No ale u tego, Okej. Ten ekran. Jolt? Zamiast Jolo? Tak. Znaczy nie była to zła ścieżka, bo się sporo dowiedzieliśmy. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć. Powtarzam. Będziemy kończyć. Miłego dnia. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tak, szczęśliwego Nowego Jorku i na kolejną ścieżkę trochę poczekacie. Bo Wiedźmin. Bo Wiedźmin. Bo Wiedźmin. Bo Wiedźmin. Bądź co bądź, trzymajcie się. Trzymajcie się.